Jeśli lubisz SUV-y, do tego takie, które się cały czas tankuje, a nie ładuje z gniazdka, uwielbiasz świetne nagłośnienie i naprawdę dużo czarnego koloru, to być może właśnie patrzysz na swój przyszły samochód. Volvo XC60 B5 Black Edition. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Jestem za kierownicą dość wyjątkowej wersji XC60, bo tak jak powiedziałem, po pierwsze nie mamy tutaj wtyczki, a to się dzisiaj staje, no bądźmy szczerzy, praktycznie rzeczywistością. Także jeśli jesteście miłośnikiem benzyny, co prawda mamy tu miękką hybrydę, ale nazwijmy to takiej, powiedzmy, prawie czystej benzyny oraz czarnego koloru, którego też, tak jak powiedziałem, mamy tutaj tyle, to zostańcie ze mną przez najbliższe kilkanaście minut. I za chwilę lecimy z tematem, jeszcze tylko słowo dla partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim 70 Mai, czyli producent wiodących na rynku wideorejestratorów samochodowych, których zresztą sam używam. I nieważne, czy chcecie kupić taki bardziej budżetowy model, na przykład do takiego Fiata, czy może urządzenie dysponujące najnowszymi technologiami, powiedzmy bardziej pasujące do prezentowanego dziś Volvo, to na pewno w ofercie 70 Mai znajdziecie coś dla siebie. Ja natomiast dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na model A510, czyli najnowsze wcielenie bestsellerowej kamery właśnie od tego producenta. Co tutaj znajdziemy? GPS, HDR, 60 klatek, nagrywanie poklatkowe, tryb parkingowy i wiele innych najnowszych technologii, dzięki którym nagrania z tej kamery są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrej jakości. I nieważne, czy mówimy o nagraniach z przodu, czy nagraniach z tyłu, ponieważ jest to zestaw, nieważne czy w dzień, nieważne czy w nocy, to możemy być pewni, że te kamery uchwycą wszystko to, co powinno się na takich nagraniach znaleźć. Co mi się tu jeszcze bardzo podoba? Tak jak powiedziałem, jest to zestaw, czyli mamy kamerę z przodu, kamerę z tyłu i dzięki specjalnemu modułowi możemy z tego stworzyć taki 24-godzinny system nadzoru nad naszym samochodem. I właśnie w takiej kategorii jest to jeden z najlepiej wycenionych zestawów na rynku. Także jeśli jesteście zainteresowani 70 Mai A510, to linka macie w opisie do tego filmu, a my wracamy do testu. Dobra, to do konkretów. Na co ja narzekałem na przykład jakiś czas temu podczas testu XC60 w wersji T6? No to zaczynałem od tego, że mieliśmy tam niezbyt duży bagażnik. Wiadomo, plug-in. A jak jest tutaj? Zaglądamy. I faktycznie jest lepiej, bo znajdujemy tu 483 litry pojemności, ale z drugiej strony to tylko 15 litrów więcej niż w wersji plug-in, także raczej niedużo. Doceniam natomiast za to, że pod podłogą znajdziemy koło dojazdowe. Ok, tak to wygląda. No a jak jest na kanapie? No to wskakujemy. Przypominam, moje 182 cm wzrostu mieści się tu kompletnie bez żadnego problemu, a nawet powiem więcej, ja mam tutaj bardzo dużo miejsca. I mam na myśli zarówno przestrzeń przed kolanami, przestrzeń na stopy, jak też nad głową. Tutaj, mimo tego bardzo dużego dachu panoramicznego, jest naprawdę ok. No i jeszcze nasz auto motovlogowy Grzegorz, 192 cm, jak pewnie wiecie, i również totalny luzik. Zmieścił kolana, zmieścił stopy, głowę też zmieścił, także przestrzeni w XC60 naprawdę nie brakuje. Jeśli to jest dla Was ważne, to pod tym względem chciałbym zdecydowanie uspokoić, a nawet powiedzieć, że jest bardzo dobrze. No jak też być może wiecie, XC60 nie jest u mnie pierwszy raz, bym powiedział, że jest po raz któryś tam, więc nie będę tego wszystkiego omawiał od początku. Jeśli jesteście zainteresowani takim szerszym testem, na przykład wnętrza, to podlinkuję w opisie materiały do poprzednich testów, także polecam, ale tak na szybko, bo może komuś się nie będzie chciało. Wnętrze, materiały, spasowanie, wykonanie, dotyk, nie wiadomo po co, to wszystko jest na poziomie premium. Mówię to oczywiście głównie do tych osób, które na przykład w Volvo dawno nie siedziały, także chciałbym uspokoić, pod tym względem jest super. Mniej super jest natomiast obsługa klimatyzacji, która jest w pełni dotykowa, a może w pełni tutaj w ekranie. Bo co trzeba zrobić? Możemy sobie na przykład zwiększyć czy zmniejszyć temperaturę, klikając tutaj te strzałki czy co to jest, ale cała reszta, pyk. I dopiero możemy sobie obsługiwać siłę nawiewu, skąd, co mawiać i tak dalej. Także o tyle dobrze, że to jest spore, no ale o tyle niedobrze, że nie ma żadnych pokręteł i że samochód krzyczy na Was, gdy jedziecie na przykład 31 tutaj. Wątpię, że tu jest 30, no ale ten system tu oczywiście jest. Jest też system Android na pokładzie, znowu tak w bardzo dużym skrócie. Jeśli chcecie na przykład skorzystać z mapy, to klik i macie mapę googlowską. Ja w tej chwili nie mam sparowanego telefonu.
Na telefon nagrywa się dźwięk, a mam mapę googlowską ze wszystkimi jej funkcjami. Możemy sobie tutaj, nie wiem, zalogować się do Spotify'a, do innych rzeczy bez podłączania telefonu. Wiem, że część z Was mówi, że to może nie jest do końca fajne, bo jakieś aktualizacje potem i tak dalej. Ja z takiego użytkowego punktu widzenia na ten moment uważam, że to jest super. Telefon mi się nie rozładowuje, nie nagrzewa i tak dalej. Nawet w zasadzie nie muszę go mieć. Jak gdzieś tam podjeżdżam, wszystko jest tutaj. To jest bardzo dobra rzecz. Przynajmniej dla mnie. Jak będzie w dłuższej perspektywie, no to się tak naprawdę okaże. No i jeszcze z takich podstawowych rzeczy trzeba to wspomnieć, bo nie wszyscy to mają. Auto Hold oczywiście jest, działa bardzo dobrze, bardzo prosto. Samochód uruchamiamy takim pokrętłem, żebyście nie zapomnieli, nie szukali gdzieś tutaj na przykład na jeździe testowej przycisku. Jest to pokrętło, to jest bardzo fajna rzecz, taka inna, ale wygodna. A dziwną rzeczą są zegary, które albo mają wskazania po lewo i po prawo i na środku mapę, albo na środku mają nic. Volvo się tego cały czas trzyma, ale powiem Wam jedną rzecz. Ja tym samochodem zrobiłem dobrze ponad 1000 km. Pojeździliśmy naprawdę sporo i dziwnie to zabrzmi, nawet dla mnie, bo ja wcześniej się z tego śmiałem, ale jak sobie ustawię tę mapę, mam prędkość, mam biegi, zasięg i tak dalej, to ja tak naprawdę nie potrzebuję tu nic więcej. To jest takie ustawienie, które na przykład dla mnie jest super. Ono jest wręcz idealne i ja się z tego śmiałem i dalej się trochę śmieję, że jest to taka czarna dziura, bo można to wykorzystać inaczej, ale znowu, z użytkowego punktu widzenia, ponad 1000 km, kompletnie mi to nie przeszkadzało. Ustawiłem mapę i tak chciałem ją tam mieć i ekstra. Oczywiście wskazania, jak sobie ustawicie jakiś punkt docelowy, pokazują się tu, pokazują się na head-upie i też pokazują się tu. Także więcej się chyba nie da. Chociaż pewnie niedługo ekrany będziemy mieć też gdzieś tu, albo może i tu. Może i na szyba to będzie jeden wielki ekran, nie wiem, ale w taką stronę zmierzamy, nie mówię do Volvo, tylko do wszystkich. Hello Mercedes. Natomiast we wnętrzu bardzo podoba mi się jeszcze dźwignia do zmiany biegów. Ona jest kapitalna, bardzo fajnie można, nie wiem, zdjęcia porobić, jeśli lubicie robić zdjęcia dźwigni zmiany biegów w Waszym samochodzie, albo nie w Waszym, tak jak w moim przypadku, ale już poważnie, bardzo fajnie to wygląda, fajnie się z tego korzysta. No i skoro powiedziałem, że przejechałem tu 1000 km, nawet sporo ponad, fotele. Jedna z najważniejszych rzeczy w tym samochodzie. Są mega wygodne, tylko pamiętajcie, one są dość mocno wyprofilowane, więc to może nie być fotel dla wszystkich, ale generalnie jedna z największych zalet Volvo XC60, fotele i masaż. To nie jest żadne mizianie. Tu jest kilka ustawień intensywności, kilka funkcji masażu, kilka szybkości masażu i to naprawdę działa. W takiej dłuższej trasie zbawienie. Wentylacja, myślę, że to jest oczywiste, ale też nie zawsze wentylacja tak naprawdę działa. A tu działa. No i dobra, jak już mówimy o takich rzeczach, to zanim do jazdy, siedzę w końcu w wersji Black Edition. Co to znaczy? Zobaczcie. A oznacza to tyle, że jest to unikalna wersja XC60, wyróżniająca się wszechobecnym czarnym kolorem. I tak samochód w tej specyfikacji otrzymamy tylko z czarnym kolorem nadwozia. Do tego znajdziemy tu czarny grill, również z czarnym logo marki. Unikalne 21-calowe koła All Black. Dostaniemy oczywiście ciemne szyby, ale również z czarnym wykończeniem, a w tylnej części samochodu znajdziemy czarne oznaczenia marki i modelu. Na koniec wnętrze i tu oczywiście również czarna tapicerka oraz ciemne wykończenie. Samochód w wersji Black Edition dostępny jest aktualnie w dwóch wersjach napędowych, B5 AWD oraz T8 Plug-in, a także w dwóch wersjach wyposażeniowych, Ultimate oraz Plus. Ok, no i zostaje nam druga najważniejsza rzecz w tym teście, czyli B5, silnik, co to w ogóle jest? Zaglądamy pod maskę. I jak to w Volvo, znajdujemy tu czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów. Dysponuje on mocą 250 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 360 Nm. Samochód w tej specyfikacji, znowu jak to w Volvo, rozpędzi się maksymalnie do 180 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 6,9 sekundy. No i tak, o samych właściwościach jezdnych XC60 też było milion razy, znowu w takim dużym skrócie. To nie jest samochód, który prowadzi się jakoś super, hiper precyzyjnie. On się będzie przechylał na zakrętach. To jest normalne. To jest SUV. To nie jest samochód do pobijania rekordów na torze wyścigowym. Natomiast on cały czas daje frajdę z jazdy. A to jest najważniejsze. Mimo, że nie mamy tu, nie wiem, 400 koni. Mimo, że nie mamy 700 Nm momentu obrotowego.
to te 250 koni dają sobie tutaj radę. Najważniejszą rzecz, którą musicie wiedzieć, to spalanie. Volvo ma coś takiego, że potrafi zrobić silniki, czy wersje silnikowe, bo tych silników może być kilka, benzynowe, elektryczne, że jak nie umiesz jeździć tym silnikiem, to będziesz spalać 15-16 litrów, a jak się nauczysz, to możesz spalać nagle 6. Jest coś takiego w tych samochodach, szczególnie mówię o wersjach T6 czy T8. W wersji B5, jakbym nie jeździł, to ja tym samochodem chyba ani razu nie spaliłem poniżej 7 litrów, ale te 7 to jest i tak bajka. Gdzieś tam 90 na godzinę pod miastem, bez przyspieszania, równa, spokojna jazda. 7 może da się zrobić, znaczy da się, zrobiłem 7. Natomiast taka jazda na co dzień. Ekspresówka, 9-9,5 to są moje takie najbardziej realne wyniki. Nie mówię o takim skasowaniu komputera, gdzieś tam jadę 120, kasuję, jest równa droga, tempomat cały czas pokaże mniej. Ale tak, no przejechałem ponad 1000 km, próbowałem sobie to. 9-9,5 to jest taki realny wynik, przynajmniej jak jest 40 stopni. Autostrada 10-10,5-11, coś takiego, musicie się z tym liczyć. Natomiast w mieście, patrzycie teraz na moją jazdę. Mam 11,8. Da się tu zrobić 10. Da się tu zrobić 11. Bez problemu da się tu zrobić 12, 13, 14. Widziałem i 15. I zaznaczę, ja nie mówię o żadnych szaleństwach, o ściganiu się, o ruszaniu z butem w podłodze. Mówię o normalnej jeździe w korkach. Gdzieś tam czasem przyspieszycie, żeby gdzieś tam się wydostać z jakiegoś pasa, który nie skręca w tą stronę, co trzeba. 13, 14. Po prostu się z tym liczcie. Pamiętajmy tylko cały czas, że siedzimy w dosyć dużym SUV-ie. Mamy tutaj napęd na 4 koła. Mamy bryłę kiosku. No i mamy jednak te 250 koni. No ja wiem, że my się wszyscy do tego przyzwyczailiśmy. Co to jest dzisiaj 250 koni? No ale to jednak jest 250 koni. I poniżej 700 to są bardzo dobre wyniki. No i spalanie jest jakie jest. Natomiast czy ta wersja oddaje pewne emocje w zamian za to spalanie? Czy da się tym pojeździć szybciej? Zdecydowanie tak. Jak samochód ma poniżej 10 sekund, to da się nim jeździć normalnie. Jak ma poniżej 7 sekund, to jest już mega dynamiczny. To jest cały czas rodzinny SUV. To nie jest samochód do ścigania się. A wersja B5 naprawdę daje tutaj radę i ja nie wiem, czy to nie jest tak naprawdę najbardziej optymalna wersja do tego samochodu, których jest oczywiście coraz mniej. A, i jeszcze jedna rzecz z trasy, na którą musicie zwrócić uwagę, przynajmniej polecam to zrobić, bo to jest coś, co chyba mi się w tym samochodzie podoba najmniej. Wyciszenie. Nie jest tak, że tu jest źle. Broń Boże, nie zrozumcie tego w ten sposób. Wręcz powiedziałbym, że do takich prędkości 100-110 to tu jest kapitalnie. Ale później 120-130, a na pewno 140, podkreślam, nie jest źle, ale ja zdecydowanie chciałbym, żeby ten przefantastyczny samochód był po prostu trochę lepiej wyciszony. Może chcę za dużo, bo w zasadzie byłoby to już praktycznie, nie wiem, czy używać słowa idealnie, bo nie ma idealnych samochodów, ale naprawdę kapitalnie. No i kapitalnie, zostawiłem sobie to na koniec. Jeśli lubicie muzykę i kupujecie nowy samochód i miałoby to być Volvo, to w waszym samochodzie musi się znaleźć takie coś okrągłe. Co to będzie znaczyło? Będzie to znaczyło, że wybraliście sobie nagłośnienie od firmy Bowers & Wilkins. Ja się najeździłem naprawdę dużą liczbą samochodów. Mercedesy i tak dalej. Jest wiele samochodów, które grają naprawdę dobrze. I to zdecydowanie jest jeden z nich, a wręcz powiedziałbym, że Volvo z Bowersem to jest topka. Te samochody kompletnie nie muszą mieć żadnych kompleksów, na przykład przed Burmasterem i Mercedesem. A jak ktoś zna te systemy, no to pomyślał sobie, o, tam jest dobrze. I tu też jest dobrze, to delikatnie mówiąc, fantastyczne nagłośnienie. Nie będę tego przeciągał. To nie jest tani system, na pewno nie. Ale jeśli lubicie muzykę, to od tego, może nie, że zaczynajcie konfigurację, ale to jest warunek, powinien być, warunek nienegocjowalny. Zamówię Volvo, ale ma być Bowers. Inaczej to dzięki. Coś przefantastycznego, sala koncertowa, jakaś fajna muza, trasa, nie trzeba nic więcej. No ale dobra, co w ogóle trzeba, żeby taki samochód móc sobie sprawić? No to sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Aktualne ceny XT60 w wersji Black Edition startują od kwoty 282 900 zł za wersję B5 Plus, przez 324 900 zł za T8 Plug-in również w wersji Plus,
a cennik zamyka wersja T8 Ultimate i tutaj 347 900 zł. Okej, to wiecie już wszystko, a przynajmniej większość najważniejszych rzeczy. No i pytanie do Was. Czy taka wersja Black Edition, która ma praktycznie wszystko czarne, to jest coś dla Was? Czy to Wam się podoba? Czy coś takiego byście zamówili? Czy czegoś takiego szukacie? Czy może to jest bez sensu, że Volvo coś takiego zrobiło? Moje zdanie jest takie, że to jest coś innego. Bardzo dużo osób zwraca uwagę na to Volvo, które, też nie oszukujmy się, jest mega popularnym samochodem, jest ich miliard, opatrzyło się w pewien sposób, a ta czarna wersja jest czymś innym. To jest fajna rzecz, jeśli to lubicie, bo ludzie się gapią. I czasami dziwnie reagują na ulicy, nie wiem dlaczego. Nie chcą wyprzedzić tego samochodu. Miałem takich dużo różnych dziwnych sytuacji, może to był przypadek, może nie, wspominam. No i drugie pytanie, co myślicie o tej wersji silnikowej? Czy jeśli szukacie Volvo, to jednak szukacie tych dużo bardziej zelektryfikowanych jednostek? Czy coś takiego, może nie będę mówił, że jest ostatnim Mohikaninem, bo chyba jeszcze tak nie jest, ale czy coś takiego jest właśnie pewną perełką i właśnie czymś dla Was? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też, że bardzo przydają mi się Wasze oceny filmu, bo to je po prostu promuje. Także jeśli mogę poprosić, abyście to zrobili, to proszę. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to właśnie teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!